Wystarczy włożyć smartfona w gogle i założyć je na nos. I to wystarczy, żeby przenieść się do zupełnie innej przestrzeni i doświadczyć wirtualnej rzeczywistości. To, co ogranicza człowieka, to nie jego wyobraźnia, tylko dostępna technologia. Przyszłość VR-u to nie jest w ogóle pytanie, czy będzie. O wiele bardziej jest to pytanie, jaka będzie, ponieważ dla mnie VR, wirtualna rzeczywistość, to jest swoista w ogóle konieczność. My już od tego nie uciekniemy. Czekają nas intensywne zmiany. Te zmiany będą miały bardzo duży wpływ na naszą rzeczywistość. Te nowoczesne technologie to nie tylko rozrywka, a w zasadzie chyba nawet w tej chwili bardziej nie rozrywka niż rozrywka. Potencjał jest ogromny, jeśli chodzi o aplikacje VR. W Polsce mamy fantastyczną scenę twórców. Myślę, że bez wątpienia mamy reputację kraju, który jest przedsiębiorczy i kreatywny. Wirtualna rzeczywistość jest zupełnie nowym medium, które jest w stanie oszukać zmysły użytkownika i przenieść go z dowolnej przestrzeni do innego miejsca, wykreowanego czy to w komputerze, czy za pomocą filmu 360. Tym samym młotkiem można dom zbudować i go zburzyć. Także w zależności od tego, jak użyjemy narzędzia, a jeżeli ma taki potencjał, to może zrobić bardzo dużo dobrego, bardzo dużo złego niestety też. Wydaje mi się, że wszelka awersja jest do technologii, do nowości, jest w ogóle wbrew ludzkiej naturze. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość to są świetne technologie do prezentowania produktów. Wiemy, że e-commerce się bardzo dynamicznie rozwija. Wszyscy kupujemy, używamy aplikacji mobilnych, więc oglądamy te produkty, niezależnie jakiego rodzaju, na płaskich, małych ekranach telefonów, tak? A wystarczy ten mały ekran telefonu wsadzić w nawet najprostsze gogle do wirtualnej rzeczywistości i on staje się całą przestrzenią dookoła nas, wypełnioną doskonałymi kopiami tych produktów, trójwymiarowymi, takimi, które mamy na wyciągnięcie ręki. Ponadto to wszystko jest interaktywne, stąd naturalnym wydaje się zastosowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce. My wykorzystujemy wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość do prezentowania i promocji produktów naszych klientów. Tworzymy wirtualne katalogi produktów oraz pracujemy nad platformą Lookroom i narzędziami, które umożliwią projektantom mody prezentowanie swoich produktów, czyli odzieży, w postaci modeli i modelek ubranych w te produkty w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Naszym rozwiązaniem zainteresowaliśmy Katedrę Mody ASP w Warszawie i z tą uczelnią podpisaliśmy umowę o współpracy. Razem będziemy rozwijać tą platformę Lookroom, badać możliwości, jakie daje wirtualna i rozszerzona rzeczywistość młodym projektantom mody w prezentowaniu ich produktów. I będziemy tworzyć aplikację, która w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości zaprezentuje kreację dyplomantów ASP. Reklama jest dobra wtedy, kiedy przekonuje odbiorcę po prostu. VR ma ogromną siłę sugestii nadal, mimo wszelkiej kulawości, jakby niedoskonałości technologicznej. To ma ogromną moc sugestii po prostu.
punktu widzenia dotarcia marketera na przykład, dotarcia do klienta z pewnym przekazem, z punktu widzenia bliskości marki, jaką można osiągnąć, to jest to bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. To właściwie jest rynek, którego w pewnym sensie nie ma. Znaczy my go kształtujemy razem z klientami, wymyślamy różne zastosowania i dopiero edukujemy tak naprawdę i siebie, i ich. No istotne jest znalezienie takich punktów, w których ta technologia już w tej fazie nawet eksperymentalnej nie tworzy problemów, tylko rozwiązuje problemy, odpowiada na jakieś kwestie, na jakieś pytania. Tak jak na przykład, nie wiem, chociażby kampania społeczna i budowanie empatii z jakąś grupą osób, poprzez to, że mogę wykorzystując takie narzędzie, wczuć się w rolę, w sytuację na przykład osoby potrzebującej, osoby, która ma inaczej na przykład odbiera świat, jak osoba z autyzmem. Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zasymulowania przestrzeni czy wsadzenia kogoś w pewną wirtualną rzeczywistość, którą można potem wykorzystać biznesowo, no jest ogromna. Oczywiście domyślnym wykorzystaniem VR-u, na który wszyscy od razu wpadli, to jest rozrywka, ale to jest znacznie więcej. To jest na przykład właśnie bezpieczeństwo, czyli pokazanie komuś, w jaki sposób należy chociażby zabezpieczyć wykop albo w jaki sposób poruszać się bezpiecznie po placu budowy. Za pomocą wygenerowanych komputerowo obrazów możemy zwizualizować i przenieść klienta w każdą przestrzeń. Czasami pewne pomysły, nawet architektów, po przeniesieniu do rzeczywistości, no, są weryfikowane przez tę rzeczywistość, nawet jeżeli jest ona wirtualna. I czasami one, plany, projekty są po prostu zmieniane, bo się okazuje, że coś, co miało wyglądać fajnie, po przeniesieniu do VR-u wcale takie atrakcyjne nie jest i coś trzeba zmienić. No i to ma absolutny wymiar praktyczny, oszczędność czasu i oszczędność pieniędzy. Nie każdą rzecz też warto zrobić w VR-ze. Warto zrobić w VR-ze taką rzecz, która wykorzystuje potencjał tej technologii, czyli to, że znajdujemy się gdzie indziej, albo potrzebujemy obrazu 360 stopni, albo czujemy się kimś innym, albo oglądamy coś, czego w prawdziwej rzeczywistości po prostu się nie da zobaczyć. Jest bardzo mocnym narzędziem marketingowym. Oczywiście takie mieszkania czy biura łatwiej sprzedać, łatwiej wynająć. Jeżeli osoba, która ma je wynająć czy kupić, może założyć gogle, przejście. W przypadku pierwszego obcowania z wirtualną rzeczywistością to jest zwykle efekt wow. I każdy, jak się znajdzie nagle w tym biurze, którego jeszcze nie mówi, super, to może tak wyglądać, tu mogę wstawić meble. Więc po pierwsze to robi robotę, jeśli chodzi o sprzedaż, ale to ma dużo większe zastosowanie. Ja jestem też głęboko przekonana, że VR robi coś, czego inne technologie z nami nie robią, czyli naprawdę daje nam poczucie albo, że jesteśmy gdzie indziej, albo, że jesteśmy w innych czasach, albo, że po prostu jesteśmy kimś innym. Już dzisiaj są badania, z których wynika, że człowiek po prostu może sam siebie zmienić pod wpływem różnych produkcji VR-owych. No to czyni tę technologię jakąś zupełnie inną od innych, bo ona po prostu bardzo silnie na nas oddziałuje. Od zarania dziejów szukaliśmy nowych rozwiązań, w jaki sposób usprawniać rzeczy. To, że wzięliśmy patyk i zaczęliśmy nim dłubać w korze drzewa, żeby rozniecić ogień, to jest też jakiś proces, to był też proces, który przyspieszył nam
nasz rozwój. I za każdym razem człowiek dążył do tego, żeby robić coś szybciej, łatwiej, mniejszym wysiłkiem, dzięki czemu szedł dalej. I to jest po prostu w naszej naturze, żeby wykorzystywać nowe rozwiązania, żeby tworzyć nowe rozwiązania, bo po prostu możemy, bo to jest właśnie leży w naturze człowieka. Rozwój wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości to również wykorzystanie w medycynie, wykorzystanie do leczenia stresu pourazowego na przykład. VR okazał się świetnym narzędziem dla psychologów i psychoterapeutów. Można nim leczyć różne traumy, na przykład jak klaustrofobię, prawda, czy jakieś inne fobie związane z przestrzenią. No, mamy wirtualną przestrzeń i dużo łatwiej jest kontrolować wtedy człowieka i tak naprawdę z takim pacjentem pracować, prawda, który też wie, że to jest wszystko wirtualne i musi zwalczyć swoje fobie. Plan na teraz, czyli wykorzystanie humanitarne, które już zacząłem też przy współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie. I mieliśmy dwa spotkania, miałem w ONZ-cie tam i rozmawialiśmy o victims assistance, czyli o jak użyć wirtualnej rzeczywistości do... przede wszystkim cały czas mówimy tutaj o odwróceniu uwagi od bólu, czyli o tym pain management i jak dać chwilę ulgi ludziom poszkodowanym w strefach wojny, a z drugiej strony oczywiście jak przynieść kryzysowe sytuacje i te strefy wojny i ten cały konflikt w wideo 360, ponieważ ma to ogromny potencjał jakby wzbudzenia empatii do tych darczyńców dla fundacji i wolontariuszy, żeby ich przygotować emocjonalnie na przykład przed wyjazdem na taką misję i odbyć treningi w bezpiecznych warunkach, jak zachowywać się, jak działać, jak żeby zminimalizować ryzyko utraty życia w misjach. Ogrom tej poziomu imersji, czyli tego właśnie zanurzenia się w tym świecie wirtualnym pozwala ludziom wykluczonym społecznie i ludziom, którzy na co dzień spotykają się z bardzo trudną rzeczywistością, uciec i przeżyć chwilę ulgi, ogromnie motywującą chwilę ulgi. I mówię tutaj głównie o dzieciakach i o spotkaniach na oddziałach onkologii w hospicjach, co jest takim mocno poruszającym, bardzo delikatnym tematem. Czyli dzieciaki, które są po 6, 8, 10 miesięcy nawet w tych oddziałach po transplantacji mogą pojeździć konno dzięki wirtualnej rzeczywistości. Mogą pływać z delfinami, mogą przenieść się na Teneryfę, mogą być na Malediwach, mogą skakać ze spadochronem, albo spotkać jakiegoś gwiazdora, albo w tym momencie na czym pracuję, czyli streaming na żywo 360, gdzie można ulżyć w tej tęsknocie za domem i na przykład przenieść te dzieciaki po pół roku w pokoju, z którego nie mogą wychodzić. Odizolowanego, po prostu wrócić do kolegów, do swojego domu, do swojego pieska, kotka i do klasy. I to przynosi po prostu ogromną motywację, ulgę i motywację. I to jest ten główna rzecz, według mnie wirtualna rzeczywistość daje. Tworzenie tego świata, gdzie możemy wyrównywać szanse. Polska staje się pewnego rodzaju liderem, jeśli chodzi o ilość startupów VR-owych, co mnie bardzo cieszy. Myślę, że nie mamy czego się wstydzić, jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość. To jest ciągle rozwijające się nowe medium, a my aktywnie w tym uczestniczymy. To, gdzie jesteśmy geograficznie, jest drugorzędne. Liczy się język i kreatywność, bo na tym etapie, właśnie tak wczesnym etapie rozwoju tej technologii, no to wygrywa pracowity, kreatywny, pomysłowy i tak dalej. Także to, czy
To, czy w Polsce te firmy zaczynają, na szczęście nie jest już żadną przeszkodą, problemem. Mamy równy start z resztą świata. Przed naszym małym, kreatywnym, przedsiębiorczym krajem jest bardzo ważny obowiązek. Ponieważ ten świat alternatywnych technologii rzeczywistości jest rzeczywiście na dorobku, to możemy jeszcze w nim się jakoś odnaleźć. Ale jeżeli to będzie w oparciu o takie małe, rozproszone, pospolite ruszenie, że będzie 500 firemek, które się będą zajmowały różnymi drobnymi aplikacjami, to może zginiemy w tym całym globalnym natłoku poszukiwań. Natomiast gdybyśmy wykreowali jakąś wspólną przestrzeń, nazwijmy to narodowy kampus alternatywnych rzeczywistości, gdybyśmy wykreowali nową polską specjalizację, którą możemy szeroko nazwać animacją przestrzeni, gdybyśmy ufizycznili nasze gry komputerowe, gdybyśmy odkryli rolę mecenasa państwowego, który przekona tych wszystkich kreatywnych, przedsiębiorczych ludzi, żeby zaczęli ze sobą współpracować, żebyśmy stworzyli klaster pod jednym dachem, taką wielką technologiczną piaskownicę, gdzie uczylibyśmy się wspólnie, co z tym można zrobić, jak można to wykorzystać dla zabawy, jak można to wykorzystać dla edukacji, to myślę, że takie wspólne działanie mogłoby nam dać szansę na stworzenie nowego przemysłu wokół alternatywnych rzeczywistości. Może pojawiłyby się nowe wiedźminy tego świata, już nie w świecie gier komputerowych, tylko w świecie aplikacji rozwiązujących rzeczywiste problemy. I to o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli będziemy tylko konsumentami tych technologii, jeżeli będziemy importowali gotowe rozwiązania technologiczne i szukali tylko pomysłów na 5-minutowe aplikacje, albo jeżeli damy się skolonizować przez kolejne kampusy największych graczy technologicznych z Kalifornii, no to może zmarnujemy okazję, żeby powstały nowe przemysły, a bez powstania tych nowych przemysłów nie będziemy w stanie zatrudnić tych wszystkich ludzi, którzy czekają dzisiaj w pokoleniowej kolejce, żeby sobie stworzyć realną szansę na życiowy sukces. Więc jest to nasz taki trochę narodowy obowiązek, żeby pochylić się bardziej systemowo nad tymi wszystkimi technologiami i powiedzieć, ok, jeżeli żyjemy w świecie alternatywnych rzeczywistości, to jaka będzie polska alternatywna gospodarcza rzeczywistość, tak? Ten moment takiego oddzielenia to jest ta chwila, gdzie magia tej technologii się zaczyna i żadna technologia do tej pory na to nie pozwalała. Kilkaset lat temu, kiedy ludzie czytali książki, oni się odcinali od świata, w te książki wsiąkała ich świadomość. I tam też dochodziło do zjawiska imersji. Na chwilę obecną, to się w przyszłości zmieni, w przyszłości wymagania znowu podskoczą, natomiast na chwilę obecną VR pozwala nam troszkę przez pryzmat nowości, troszkę przez to, w jaki sposób on na nas działa, odciąć się od rzeczywistości i pochłonąć w czymś zupełnie innym. No i to właśnie zjawisko zatracenia, takiego pochłonięcia świadomości, to jest imersja, czyli ten święty graal dla każdego medium, które wchodzi, które jest. I VR-owi się to udaje w najłatwiejszy do tej pory sposób. W Cinematic VR eksplorujemy ten temat storytellingu i możliwości, jakie daje VR w tym zakresie. Właściwie od początku tej nowej fali zainteresowania wirtualną rzeczywistością. Już w 2014 roku poczyniliśmy pierwsze bardzo nieudane i bardzo kompromitujące próby realizowania materiałów filmowych 360, sferycznych filmów do wirtualnej rzeczywistości. No a później w miarę jak nabieraliśmy doświadczenie z każdą kolejną próbą, okazywało się, że właśnie jest to świetne medium do opowiadania historii. Nas tak naprawdę interesuje opowiadanie pewnych rzeczy w tym VR-ze. Jako Ovidworks po prostu lubimy opowiadać w różnych formach, czy to gry, czy to jest po prostu jedno z mediów, jeden z kanałów, w którym można pewne rzeczy opowiadać, pewna forma. Myśmy akurat poszli w taki temat, który nam się wydawał wdzięczny, mianowicie w podróże kosmiczne, gdyż każdy z nas chciałby polecieć w kosmos. Jak byliśmy mali, to się wydawało, że jeszcze za naszego życia spokojnie polecimy i
w doświadczeniu VR-owym, który nie jest ani filmem, który nie jest grą, który jest czymś pomiędzy, jest, ma też nowe elementy, które w ogóle nie były obecne dotychczas w żadnej innej, w żadnym innym medium. Możemy eksperymentować, bo VR jest tak naprawdę nowym medium. VR jest gdzieś tam kolejnym etapem w rozwoju imago, takiego ludzkiego poszukiwania jakiegoś świata, jakiejś rzeczywistości, który przechodził przez film i ekrany komputerów, aż dzisiaj właśnie nagle objął 360 stopni i zmienił taki jeden element, mianowicie obserwator, już nie jest tylko obserwatorem, bierze też udział w tych doświadczeniach. Znajdujemy się w największym obecnie w Polsce salonie rzeczywistości wirtualnej, Disco VR. Niewątpliwą zaletą tej technologii i tego zjawiska jest to, że nie możemy mówić tak naprawdę o grach czy o aplikacjach, które powstają na technologię VR-ową. Powinniśmy mówić o doświadczeniu. Jest jeszcze bardzo daleka droga do tego, żeby VR tworzył taki content, który będzie odpowiadał odbiorcom, użytkownikom. Dlatego, że z jednej strony mamy zwykłych geeków, którzy chcą sobie pograć i dla nich zestaw gier i aplikacji jest bardzo ograniczony. Tak naprawdę. Mówimy o fajnych grach i tak dalej. Ale zauważcie, bo to jest tak, hasło VR, wszystkim się wydaje, że to jest coś jednolitego. To jest jakieś takie jedno połączenie wszystkiego. A to są zupełnie różne rzeczy. To są gry, które grasz sam, to są gry, które możesz zagrać tu, to są wizualizacje architektoniczne, to są parki tematyczne i tak dalej. To nie jest jedna rzecz, jedno narzędzie, które wszystko uniwersalnie załatwi. I tu jest dużo, moim zdaniem, niezrozumienia. Każdy oczekuje czegoś innego, ale myśli, że wszyscy myślimy tak samo, a my nie myślimy tak samo. Inaczej myślą ludzie od gier, inaczej myślą ludzie od rozrywki właśnie, inaczej myślą ludzie od poważnych zastosowań. Liczę, że takie istnieją. To znaczy... No tak, no bo wiesz, albo nie, bo VR, no VR. VR to jest trochę coś takiego no jak ekran komputera. No co tak. Może być na ekranie komputera? No wszystko może No właśnie, dokładnie tak. No w twoich okularach, też może być wszystko. Ale jak zapytasz laika, czym jest VR, no to pierwsze skojarzenie tak. Gry. A oczywiście być może na pierwszy rzut oka tak, ale to jest, moim zdaniem to jest jedno z gorszych zastosowań VR obecnie. Ono jest najpopularniejsze, ale chyba najgorzej wykorzystuje potencjał, który być może tkwi w tej technologii. Mogę powiedzieć śmiało, że VR nic nie zmieni w grę. Nic się nie wydarzy, przynajmniej na tym etapie. Jestem bardzo krytyczny w tym, co widzę i widzę na razie, że my, jako twórcy gier, nie mamy dobrego pomysłu na VR. Oprócz, że to daje trójwymiarowość i coś tam możemy przekazać, to tak naprawdę nie potrafimy wymyśleć gry, która w VR-ze dostarczy takie doznania, że już nigdy nie będziemy chcieli wrócić do gier tradycyjnych. Jestem twórcą gier. Ja patrzę na VR głównie przez pryzmat gier, bo on się tam pojawił, w grach pojawił się natychmiast, jak się pojawił ten nowy VR. Owszem, są fajne eksperymenty. Superhot jest doskonałym przykładem, że można spróbować i coś fajnego zrobić, ale pamiętajmy, że to jest dodatek do Superhota, do klasycznej gry, która jest dobra sama w sobie. I gracze grają głównie w nią na ekranie komputera. I tak każdy ten eksperyment VR-owy to jest jakiś tam pomysł na coś. Oczywiście, symulacje. Wyścigi, jazda tirem. Ja jestem fanem tego symulatora jeżdżenia tirem. Chętnie bym zagrał na VR-ze, bo granie na ekranie jest uciążliwe. To tak, symulatory kosmiczne, owszem. Symulatory kapsuły kosmicznej, gdzie tam lecimy, świetnie. Wszystkie miejsca, w których jesteśmy zakotwiczeni w wirtualnej przestrzeni, nie ma tego ruchu, więc nie ma tych problemów fizjologicznych i tak dalej. To wszystko mnie przekonuje jako dodatkowa forma wizualizacji tej samej gry, ale te gry się bronią także bez VR-u. I jak na razie przekonuje mnie to na tyle, że uznaję, że to jest fajne, ale nie przekonało mnie na tyle, żebym kupił headset VR-owy, żeby zagrać w te ciężarówki, ponieważ dla mnie ilość niedogodności z tym związane, wiadomo, przestrzeń pokoju, to urządzenie, które jest bardziej uciążliwe dla ludzi w okularach przede wszystkim, to, że muszę
wejście w grę to jest nie tylko uruchomienie gry na komputerze, ale to jest wejście w ogóle, to jest jak przebranie się w kombinezon, tak jakbym miał usiąść do prawdziwego sportowego samochodu, muszę się ubrać w kombinezon, założyć rękawice, dopiero wtedy mogę jechać. To jest trochę za dużo dla gracza dorosłego. Pamiętajmy, że wbrew powszechnym mniemaniom w gry grają ludzie dorośli. I ludzie dorośli jednak w grach oczekują, ja wchodzę na chwilę w świat gry, mam jakąś rozrywkę i wychodzę. Na tym polega jakby innowacyjność, że ludzie się nie zrażają niepowodzeniami, ale nie widzę tu trendu. Jedyny przypadek, kiedy legalnie możesz ścigać się samochodem policyjnym. Chyba, że jesteś policjantem, to wtedy też możesz. Słuchaj, no nie jestem, tak się składa. Ej, no dobra, fortuna. No fajnie. Jest bardzo proste. Masz kierownicę, zakładasz sobie okulary. Powalczę z Oculusem i moimi okularami też, jak widzisz, że muszę się tu wpasować, ale już w miarę słowo. Nie było. Panowie, no super. My nie słyszymy, nie widzimy, co on doświadcza. Możemy się z niego śmiać, możemy podoba go ugadywać. Mi się. Fajna sprawa. Dobra, już być. Uwaga, robimy dodatkowe efekty. O, tak, tak! O, to, panowie, bomba, to jest, i to jest to. Dziękuję, to jest naprawdę, ale dlaczego, o, no, dobra, no jedziemy. Ale już jesteś happy, jest bo ja już nie mam siły. To jest świetne, słuchajcie, o Jezu, o matko, nie. O, Maciek, przejmij, bardzo ja naprawdę, no jadę tam, no normalnie, ja tam jadę, no i teraz będzie dzwon, bo, słuchajcie, wiecie co? Nie wiem, czy klocki, czy tarcze hamulcowe, ale chyba jedno i drugie jest do wymiany. Tą pracę, którą wykonujemy teraz, która no, przechodzi przez te badania, testowanie i eksperymentowanie tak naprawdę, no, będzie stanowić też, myślę, podstawę dla przyszłości, jak te produkcje będą wyglądać. Tu można się porównać, można znaleźć analogię do kina. No, dlaczego filmy dzisiaj mają między tą godzinę z hakiem a dwie godziny? No, jak David Griffith próbował zrobić sześciogodzinne dzieło, no to okazało się, że jest to nie do oglądania. No i w latach 20. rzeczywiście to kino szukało swojej formy. Przesadzając czasami, prawda? No i jesteśmy dokładnie na tym samym etapie, jeżeli chodzi o VR. Szukamy tej formy, co zadziała, co nie zadziała oraz pewnych rozwiązań teraz. Jakimi sposobami narracyjnymi możemy się posługiwać w takim świecie? Jak przyciągać uwagę gracza, prawda, przepraszam, uczestnika? Wirtualna rzeczywistość i w przyszłości rozszerzona rzeczywistość to są nowe formy. Nowe formy, nowe medium. Musimy się nauczyć ich języka. Wszystko na nowo tak naprawdę. I to jest no, w pewnym sensie ograniczenie tego medium, że musimy zupełnie na nowo wymyślać historię, wymyślać opowieść, która nadawałaby się do tego medium. To nie jest film. Znaczy, moim zdaniem VR to jest, myśmy rozmawiali, to jest experience. Zgadzam się, VR jako doznanie czegoś to jest świetne. Bo moim zdaniem to się nie sprawdza w takim storytellingu klasycznym. Ja się zastanawiam i nie widzę na razie, może to jest kwestia technologiczna, jak to przekleić na ten biznes filmowy. Znaczy, jak no właśnie. Przekleić na reklamę, jak przekleić na wiesz, jak żyć, bo teledyski spoko, ale jak na, wiesz, na to, co tak naprawdę, gdzie hajs tak. jest, tak. No bo tak, samo wiesz, po trzech minutach tak, upadasz. Tak. To jest ciekawe, bo wydaje mi się, że tutaj wspomniałeś o pojęciu imersji. Wydaje mi się, że imersja doczekała się dosłownej definicji. To jakby zgadzamy się z tym. To jest absolutnie fascynujące. Tylko właśnie ja wierzę w to, że jednak VR pozwoli nam osiągnąć jakiś inny poziom przeżycia narracyjnego. W jaki sposób? Jeszcze nie wiem, bo to jest ciągle otwarte pytanie. Na razie łapię się na tym, że jak zakładam gogle i jestem w jakiejś przestrzeni zupełnie nowej, to przeżywam zachwyt, prawda? I to mi na razie wystarczy. Tylko dlatego prawdopodobnie, że to jest takie nowe medium, tak fascynujące, że dopiero uczę się tego. Tylko za chwilę
pojawiają się pytania, co dalej, nie? Ja jestem tutaj, no ale okej, no i rozglądam się. Jestem w śnie, tak naprawdę jestem chyba dosłownie w śnie. To jest nieprawdopodobne i zadaję sobie pytanie, co dalej. Ostatnio nawet poznałem osobę, która się przedstawia jako reżyser snów. Czyż to nie jest piękne? Prawda? To jest piękne. Tak, to jest ciekawe. Sztuka filmu jest moim zdaniem najważniejszym narratorem w sztuce. Odniósłbym się do słów Godarda, który powiedział, że sztuka nie może być dziełem kolektywnym. Ona jednak szuka jakiejś wypowiedzi indywidualnej, jakiejś myśli autorskiej i też jestem tego zdania. I teraz rodzi się pytanie, jak rzeczywistość wirtualna będzie kreowała narrację? Bo tak naprawdę, czy jest szansa, żeby widz, będąc w tej rzeczywistości, odbierał narracyjnie ten świat przedstawiony tak, jakby chciał tego autor danego pomysłu, danej przestrzeni? Zakładając gogle albo słuchawki, ja mam wokół siebie naprawdę potencjalnie cały ogromny, ogromny świat, który mój mózg jakby postrzega nie jako jakąś płaską po prostu reprezentację rzeczywistości, tylko jako prawdziwy, bardzo głęboki, sięgający po horyzont i jeszcze dalej świat. To jest jakby piękno całe VR-u i to co jest w nim fascynujące, że on rzeczywiście dąży do tego, żeby być światem po prostu. A im większy świat jako twórca tej czy innej opowieści jesteś w stanie stworzyć, im ten świat jest głębszy, im ten świat jest bardziej prawdziwy, tym on jest bardziej fascynujący, tym jest piękniejszy i tym więcej możesz w nim w ogóle powiedzieć też. I myślę, że nawet jeszcze bardziej niż w przypadku form filmowych, multimedialnych, innych form audiowizualnych, dźwięk binauralny, dźwięk przestrzenny dedykowany zastosowaniom VR jest absolutnie niezbędnym elementem, ja to tak odbieram, po prostu prawdziwego doświadczenia wirtualnej rzeczywistości. Stworzyłem takie słuchowisko, na razie to jest odcinek pilotażowy słuchowiska binauralnego pod tytułem Tunel. To jest historia kryminalna prywatnego detektywa, który ma bardzo trudną, niebezpieczną zagadkę do rozwiązania. I nie używaliśmy sztucznej głowy ani oprogramowania do nagrania tego słuchowiska. Aktor grający, Remik Jankowski, grający rolę prywatnego detektywa Rafała Krińskiego, on był tym człowiekiem, który dostał w uszy mikrofony i całą po prostu, i nie tylko był głównym bohaterem, ale był naszym systemem rejestrującym żywym właśnie z perspektywy głowy. I teraz słuchacze, zakładając słuchawki, stają się po prostu tym detektywem. Binauralny to jest po prostu dźwięk stereo, tak? Lewy i prawy kanał w uchu. To jest nagranie z lewego ucha, to jest nagranie z prawego ucha. Jak widzicie, tu nie ma żadnych efektów dogrywanych, nic. Tu jest tylko warstwa lektorska, jakby monolog wewnętrzny bohatera, a poza tym tutaj po prostu jest to, co nagraliśmy na planie. Takie podłoże mieliśmy też preparowane, żeby było słychać, że tam są kamienie. Słyszycie, woda kapie. To jest ta scenografia, to jest woda, która naprawdę tam kapała po prostu. Słyszycie tę wodę tam. Wirtualna rzeczywistość jest czymś zupełnie innym od rozszerzonej rzeczywistości. I myślę, że te dwie grupy technologii znajdą swoje własne, często odrębne zastosowania. I o ile wirtualna rzeczywistość jest ucieczką od rzeczywistości, o tyle po to, żeby do niej wrócić. Natomiast rozszerzona rzeczywistość jest próbą nałożenia czegoś dodatkowego na to, co jest fizycznie w rzeczywistości nas otacza. I ta różnica moim zdaniem wymusi olbrzymie różnice, jeżeli chodzi o aplikowanie tych technologii. Na co dzień ja bym był większym fanem augmented reality. Jasne. Bo to daje, jeszcze nie mówiąc o technologicznych, biznesowych, więcej możliwości interakcji z prawdziwym światem. Tak? Mhm. Jednak się nie odcinasz, jednak masz po prostu różowe okulary na głowie, ale żyjesz w tym świecie. Obie te technologie wynikają z zupełnie różnych potrzeb. AR jest technologią, której geneza leży w dążeniu do dostępności, szybkości dostępności informacji. Po to jest rzeczywistość rozszerzona. To jest zupełnie innego rodzaju potrzeba.
niż rzeczywistość wirtualna, która wynika z chęci do doświadczania. Rzeczywistość rozszerzona nie pozwoli nam poczuć jak emocji, które to towarzyszą na przykład zachodowi Słońca na Księżycu czy na Marsie, a rzeczywistość wirtualna spełnia takie ma marzenie. W tej chwili prognozy wyglądają tak, że rozszerzona rzeczywistość będzie coraz mocniej deptała po piętach wirtualnej rzeczywistości i ta wirtualna będzie stosowana bardziej profesjonalnie, czyli na przykład do szkolenia w jakichś nietypowych warunkach, na platformie wiertniczej, w innym klimacie. Natomiast AR, znowu cytuję prognozy, które gdzieś tam w branży są, że będzie bliżej naszego codziennego życia, czyli mając takie gogle z rozszerzoną rzeczywistością, będziemy mogli różne rzeczy wspólnie robić, na przykład razem dyskutować nad makietą jakiegoś projektu i zastanawiać się, co z nim zrobić. Zakres zastosowań komercyjnych jest na naprawdę fenomenalnie łatwy do przewidzenia. Patrzymy na bluzkę, dostajemy informacje o producencie, o składzie, o sytuacjach na przykład jakichś alergicznych i powiedzmy ranking zadowoleń klientów, którzy taki produkt kupili. Ja myślę, że tym świętym gralem, do którego będą dążyć producenci sprzętu, jest tak naprawdę połączenie obu urządzeń. To znaczy w sposób płynny za kilka lat powinniśmy mieć możliwość dodać jakiś obiekt wirtualny, a w razie potrzeby przykryć cały rzeczywisty obraz obrazem wygenerowanym komputerowo. No i wtedy w ogóle nie będzie dyskusji, co jest lepsze, bo to będzie jedno urządzenie. W tym roku będzie 10 lat od pierwszego iPhone'a. To jest strasznie nowa technologia. 10 lat temu nikomu się nie śniło, że nie będzie mógł spędzić 5 minut bez swojej komórki. Będzie bardzo nieszczęśliwy, jak na sekundę straci z nią kontakt, że będzie sypiał ze swoim telefonem, bo to większość użytkowników dotyczy. Nikt z nas tego nie wiedział 10 lat temu i nikt by tego nie zgadł, więc wydaje mi się dosyć ryzykowne zgadywanie, co stanie się z tak nowymi technologiami. Co do samego internetu, też były prognozy, że ludzie będą się łączyć w grupy, na przykład bazujące na podobnych zainteresowaniach, albo przestaną mieć kontakty ze sobą społeczne. No i co się okazało? Okazało się, że największym sukcesem są serwisy społecznościowe, więc ludzie przy pomocy tego narzędzia właśnie chcą ze sobą utrzymywać kontakt i to zwykle utrzymują z ludźmi, których znają już z prawdziwego życia, a nie z jakimiś anonimowymi grupami opartymi o te same doświadczenia. Więc widać, że technologia płata nam figle, a my używamy jej zupełnie inaczej niż się pierwotnie twórcom wydaje. Także nie odważę się prognozować, co my z tą wirtualną rzeczywistością zrobimy i co ona zrobi z nami. Za 20 lat mobile czy internet będą wobec VR tak jak papier wobec mobile dzisiaj. Myślę, że ludzie będą odwiedzać wirtualne sklepy, spotykać się w wirtualnej przestrzeni. Myślę, że docelowo social media i wszystko to, co mamy na telefonach komórkowych, będzie przeniesione do wirtualnej przestrzeni. I to jest pewnego rodzaju arka, która odpływa i ona odpływa cyklicznie. Albo się na taką arkę nowego trendu załapujemy, albo zostajemy na brzegu i nie ma w tym momencie dla nas możliwości przeskoczenia dalej. Co pewien czas taka technologiczna arka odpływa. Ja myślę, że tak jak widzimy w tej chwili dzisiaj ludzi ze smartfonami wszędzie, tak samo ludzi z urządzeniami do rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej, no to będzie widok też bardzo powszechny. Po prostu tych ludzi będziemy widzieli wokół siebie cały czas. Nauczymy się traktować technologię nie jako barierę czasami, tylko jako po prostu naturalny składnik ludzkiego ciała.
czy ludzkiej rzeczywistości. Na razie jeszcze wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne, czyli wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, wearables, wszystkie urządzenia, które do tego wykorzystujemy, to właśnie są na zewnątrz nas. Właśnie, to są urządzenia. Musimy mieć telefon, smartfona, musimy włożyć jakieś gogle, musimy włożyć jakiś smartfon, jakiś smartwatch czy opaskę. Natomiast jestem przekonany, że już w niedalekiej przyszłości, nawet prawdopodobnie wcześniej niż za 20 lat, wszystkie te dodatkowe, zewnętrzne elementy zostaną zintegrowane z naszym ciałem. To znaczy rozwinie się już niedługo prawdopodobnie taki rodzaj elektroniki, który będziemy nazywać wetware, czyli wykorzystamy nasz organizm, zaprzęgniemy nasz organizm i komórki, które się w nim znajdują, do obliczeń. Czyli będziemy w stanie za pomocą jakiegoś chipu, który wszczepimy sobie, albo komórek, które wyhodujemy sobie specjalnie pod naszą skórą, wykonywać takie same, a może i znacznie bardziej skomplikowane obliczenia, jakie w tym momencie potrafi wykonać nasz smartfon czy smartwatch. Każdy z nas, nie wiem, może tylko ja, szuka jakiegoś takiego fajnego jakby uzależnienia. Uff, znaczy... dobra. Dobrze, nie. Że skończyłeś na tym. Bardzo nie. Nie, no bo to może być taki społecznie akceptowane, nie wiem, uzależnienie. Ale wyobraź sobie, że rzeczywiście ktoś ci daje możliwość, że ty możesz być Bogiem. Kimś innym gdzie indziej, tak? Jesteś, nie wiem, i nagle nakładasz sobie mało rudo gogle i nagle wokół ciebie są, nie wiem, piękne kobiety albo jesteś na plaży. Jest taki trend w takim rozumieniu przekraczania barier i tego transhumanizmu, mówiący o tym, że końcową formą człowieka jest de facto postać niematerialna. Będziemy wszyscy umysłami zanurzonymi w jakiejś przestrzeni, pozbawionymi ciała, które jest, starzeje się, ma ogromne ilości przywilejów, również problemów z tym związany. Więc myślę, że niestety ten Matrix, ten VR, to wszystko, co sobie w przyszłości będzie wytworzymy, jest taką formą przejścia w taki świat niematerialny. VR może być niebezpieczny, jak sobie weźmiemy wszystkie filmy, wszystkie rzeczy typu Matrix i tak dalej, które są jakimś takim a priori w ogóle ostrzeżeniem już tu i teraz, że uważajcie, no bo to może być niebezpieczne, bo mi to w ogóle przypomina narkomanię. Tak. Wiesz? Że gdzieś odklejasz się i tutaj twoje ciało, twoje życie całkowicie zwiędnie, ale ty do końca gdzieś będziesz kompletnie gdzie indziej, kim innym, prawda? To właśnie, jest... ale wiesz, ale technologiczna narkomania, ona taka, która nie trzeba wbijać, że miejmy nadzieję, ja mówię o tym plastrze, właśnie takie bardzo higieniczne i łatwe. Naciskasz i bum. No higieniczne do czasu, kiedy się okaże, że wokół ciebie, w twoim otoczeniu nie masz totalnego, wiesz, po prostu apokalipsy jakiejś wokół siebie. No to tak, właśnie o to chodzi. I jeżeli technologia nam to umożliwi, to staniemy przed wyzwaniami daleko chyba trudniejszymi niż zastanowienie się właśnie, co teraz z VR-em zrobić. Boję się, że wirtualna rzeczywistość przy tej całym potencjale imersji, czyli zagłębienia się w tą aplikację całkowicie, jeszcze bardziej nas tam przytrzyma. Jakby korporacje znajdą, już mamy i już są praktykowane rzeczy takie, żeby w tej wirtualnej rzeczywistości i w aplikacjach, żeby się nie odklejać od ekranu. Więc boję się naprawdę bardzo o to, że nie będziemy w stanie powstrzymać tego kryzysu społecznego, takiego naturalnego destrukcji naturalnych relacji, gdzie młodzi ludzie przede wszystkim będą wybierać wirtualną rzeczywistość, w której nie ma ryzyka odrzucenia, gdzie możemy sobie ustawić scenariusz spotkania z wirtualną dziewczyną jak chcemy, gdzie możemy spełnić swoje wszystkie naturalne, fizyczne i inne potrzeby bycia niesamotnym w wirtualnym świecie. Samo to ta fraza, prawda, że wchodzę do VR-u, to taka całkowita imersja jest czymś absolutnie nowym. To powoduje takie być może domniemanie, że teraz, kurczę, będziemy się już totalnie izolować od społeczeństwa, prawda? Z jednej strony mamy te kultury kolektywne Dalekiego Wschodu, które jak gdyby działają bardzo razem, w których jest duża otwartość też na humanizowanie technologii, na taką właśnie integrację człowieka z maszyną, a z drugiej strony mamy te hiperindywidualistyczne społeczeństwa Zachodu, które też bardzo łatwo z drugiej strony mogą wchodzić właśnie w taką totalną izolację. No i teraz pytanie, jak to wpłynie na nasze społeczeństwo? Osobiście mam nadzieję, że nie nastąpi
nie dojdzie do sytuacji, w której nie będziemy wiedzieli, budząc się rano, czy to, co widzimy, to jest czymś wirtualnym, czy nie. No to już są zagadnienia związane z fantastyką. To jest narzędzie, które my musimy wykorzystać w dobry dla nas sposób, ale musi ono być pod kontrolą na pewno. My już dzisiaj żyjemy w świecie pięciu wymiarów. Mamy globalizację, mamy trendy demograficzne, przed którymi nie uciekniemy. Mamy dług, mamy automatyzację i mamy anomalie klimatyczne. Te wszystkie procesy, trendy będą przyspieszały i będą się nawarstwiały w perspektywie najbliższych 15 lat. W związku z tym pytanie jest teraz takie. Jeżeli żyjemy w świecie pięciu makroekonomicznych wymiarów, które stanowią dla nas olbrzymie wyzwanie, czy technologia będzie pomocą? Czy wpadniemy na pomysł, w jaki sposób wykorzystać technologię, żebyśmy byli w stanie zaadresować te problemy, dylematy związane z faktem, że żyjemy w świecie pięciu makroekonomicznych wymiarów? Czy technologia stanie się szóstym makroekonomicznym wymiarem, który zacznie nam podcinać jeszcze bardziej gałąź, na której chcemy żyć i kolejne pokolenia? Entuzjazm jest wskazany. Wydaje mi się, że wszelkie zmiany musimy nauczyć się wykorzystywać i adaptować do naszych potrzeb. Myślę, że przyszłość jest bardzo obiecująca.